Dobry wieczór, Joanna Łucka-Szczygieł, zapraszam na prognozę pogody. Na pogodę w Polsce cały czas wpływa układ wysokiego ciśnienia, a z południowego zachodu płyną do nas bardzo ciepłe masy powietrza. Najbliższe dni w całej Polsce będą naprawdę gorące. Dzisiaj w nocy również ciepło, na termometrach od 14 do maksymalnie 17 stopni. Na południu niebo czyste, bezchmurne, poza tym zachmurzenie małe, lokalnie umiarkowane, a padać czy grzmieć nie będzie nigdzie. W regionie łódzkim noc również bardzo pogodna i spokojna, z temperaturą 14 i 15 stopni. Wiatr powieje słabo, a ciśnienie przekroczy 1015 hektopaskali i będzie dalej rosło. Jutro przepiękna pogoda w całej Polsce. Od morza aż po góry będzie słonecznie, bardzo pogodnie, a jeśli pojawią się chmury, to tylko niegroźne. Wyjątek stanowią krańce wschodnie, tam w drugiej połowie dnia może zagrzmieć. Temperatura najniższa to bardzo przyjemne 25 stopni w Małopolsce, na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie, w centrum około 29 stopni, a najcieplej będzie we Wrocławiu, tam aż 30 stopni w cieniu. W naszym regionie w tym najcieplejszym momencie dnia 28 i 29 stopni. W słońcu będzie jeszcze cieplej, a jak widzimy, słońca nam nie zabraknie. Chmury będą się pojawiać tylko na krótkie chwile. Wiatr ochłody nie przyniesie, będzie słaby, a ciśnienie z tendencją spadkową. I w związku z tym pogoda niekorzystnie wpłynie na nasze samopoczucie. Kolejne dni zapowiadają się podobnie, jeśli chodzi o temperaturę. W środę ma być 30 stopni, w czwartek 29, a potem zrobi się troszkę chłodniej. Od czwartku wzrost zachmurzenia i burze również w naszym regionie. Dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie i życzę dobrego wieczoru. Do zobaczenia.